18 minut nam zostało do Kożuszka. 507 964 253. 507 964 253. Ja wiem, że ci się ten zespół zebrał, tak? A ja tutaj blondynki pokazuję, ale mężczyźni wolą blondynki. Z tym nie warto się kopać. A ten zespół, który dzisiaj zebrał się i obradował, no to jest oczywiście zespół Prasy Państwowej. Państwo ma służyć narodowi, społeczeństwu, ale także jednostce. Oczywiście, o ile ta jednostka ma chęci działania mieszczącego się w ramach prawa i będącego częścią naszej kultury, nie możemy dać się zepchnąć do sytuacji wojny, gdzie ten element merytoryczny zupełnie zanika. Chcemy wrócić do normalnej, praworządnej, demokratycznej Polski, tak mówi prezes. Na początku dzisiejszego posiedzenia tego zespołu Mateusz Morawiecki przedstawił, czym ma być ten zespół pracy dla Polski. No, mówiło o trzech celach. Po inauguracji tam się odbyła taka konferencja prasowa, podczas której prezes Jarosław starł się personalnie, osobiście z dziennikarzem z TVN-u. No bo dziennikarz TVN-u chciał zadać podchwytliwe pytanie i zapytał prezesa, jak on sobie wyobraża współpracę z tą koalicją rządzącą, skoro on porównuje Tuska do Hitlera. Pan prezes poprosił, żeby pan dziennikarz przywołał odpowiedni cytat, a kiedy ten odpowiedni cytat przywołał, no to wtedy wytłumaczył, na czym w tym przypadku polega manipulacja tym cytatem, a potem powiedział, że współpraca w takich sprawach jest możliwa. To wymaga woli obydwu stron i uznania normalności demokratycznej. Jest władza i opozycja. Samo przejście do opozycji nie jest zbrodnią, bo tak najwyraźniej uważają przedstawiciele partii, którą, jak mi się wydaje, pan reprezentuje. Tak się zwrócił do tego reportera z TVN-u. Nie reprezentuję żadnej partii, jestem dziennikarzem, zadaję pytania na konferencji prasowej. Tak się bronił ten z TVN-u. Na co prezes powiedział, jestem przytomny. I to widzę. Natomiast też widzę, jak pan zadaje pytania. Tu chodzi o rolę TVN i w ogóle pozwoli pan, że jednak pozostanę reprezentantem poglądu, że TVN jest formacją medialną bardzo ściśle związaną z rządzącą obecnie partią. Kiedy reporter już nie TVN-u, tylko TVN-u 24, no bo oni mają taką metodę, zgłosił się z następnym pytaniem, to wtedy prowadzący tę konferencję Piotr Müller powiedział, co za niespodzianka. Znowu TVN. No, takie tam były różne ciekawe bardzo sytuacje na tej konferencji. Co było na tej konferencji Jerzego Roya? Proszę Państwa, nie chcę Was denerwować. Ludzie, ja Was naprawdę lubię. No, jak już nie będzie o czym mówić, to wtedy powiem, co tam było, bo co się będziemy tym. Się Sikorski, uważajcie, Sikorski był w Berlinie, on też miał konferencję. Przed wyjazdem Sikorskiego do Berlina poseł Mularczyk apelował, żeby pan minister Sikorski poruszył kwestię reparacji. No i poruszył, oczywiście. Powiedział tak: zwracam się teraz do moich rodaków w Warszawie. Europejskie demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem i dlatego cieszę się, że moja wizyta może być, mam nadzieję, że będzie ważnym krokiem ku normalizacji naszych stosunków. Zależy nam na konstruktywnej współpracy jako członków tej samej europejskiej rodziny i sojuszników w NATO. Będziemy poszukiwać pól, na których możemy coś zrobić wspólnie. Jednym z tematów, który będę chciał poruszyć, jest projekt domu niemiecko-polskiego. Na wcześniejszym etapie prac, znane jako Miejsce Pamięci i Spotkań z Polską, które ma powstać w Berlinie jako miejsce upamiętniające polskie ofiary i straty wojenne. Tyle zostało z tych reparacji. Będę też prosił panią minister, aby rząd niemiecki w kreatywny sposób pomyślał o tym, jak znaleźć formę rekompensaty tych strat wojennych czy zadośćuczynienia. Czyli co? On się domaga tego, żeby Niemcy coś wymyślili. My się zgodzimy, tylko wymyślcie coś, bądźcie kreatywni. No to Niemcy wymyślą, no jak to szkopy. Nie wiem, przyznadzą na przykład temu Neo TVP, że raz w miesiącu mogą nieodpłatnie pokazywać jeden mecz drugiej Bundesligi. I już. I będzie załatwiona.
kwestia reparacji. Nie, nie, naprawdę spróbujmy się nie denerwować. Co do tego, co tam opowiadał Chyżyruj, no dobrze, no. Ale ja te informacje przekazuję za portalem Niezależna, bo jak zacznę o tym opowiadać, to ja się zdenerwuję, jeszcze coś powiem i po co nam to. No więc tak, dzisiaj Donald Tusk stwierdził, że jest pełen uznania dla pana Adama Bodnara. To cytat jest. To jest nadzwyczajna umiejętność, sposób wyważony, spokojny, bez cienia agresji, w oparciu o najlepszą wiedzę konstytucyjną, o własny autorytet, a ma niezaprzeczalny autorytet, krok po kroku naprawiać sytuację w prokuraturze. Tak mówił dzisiaj Chyżyruj na swojej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, odpowiadając na pytania i utrzymując, że Bodnar jest, jak mówi młodzież, cool. Pan Przemysław z Torunia jest z nami, tak? Dobry wieczór, panie Przemysławie. Pan oglądał to? Halo, halo? Ja nie słyszę pana Przemysława. Może tak być, że ja nie słyszę, państwo słyszą. Ja naprawdę nie słyszę. Panie Przemysławie, halo, jest pan z nami? Tak, jestem, słuchać. Tak, proszę mówić. Dzień dobry. Ja jestem studentem dobry prawa wieczór. Właśnie z Torunia. I chciałbym się właśnie dopytać o taką właśnie analizę prawną, jeśli chodzi o prokuraturę krajową, bo ja zdecydowanie się nie zgadzam z panem tutaj ministrem Bodnarem. Dlaczego w ogóle, na jakiej podstawie prawnej według pana Bodnara można nie uznać byłego prokuratora krajowego? Na jakiej właśnie podstawie, bo nie jestem w stanie tego rozumieć jako student prawa. Ale to pan fatalnie zadzwonił, proszę pana. Ja proszę wybaczyć, ja nie mam nic wspólnego, ja wiem, ja nie wyglądam najlepiej, ale ja nie mam nic wspólnego z panem Bodnarem. I nigdy w życiu nie miałem. I zamierzam, znaczy tak bym chciał, bardzo, bardzo bym chciał, żeby nic nie mieć wspólnego. I ja panu nie odpowiem na to pytanie. A podejrzewam, że zapytany przez pana, gdyby pan miał taką okazję, pan minister, to powie, że szuka podstawy. No bo on tak odpowiada na te pytania tego typu. Czyli szuka tak podstawy naprawdę, prawnej. Czyli tak naprawdę Nie ma, on działa ja rozumiem, że pan chce bezprawnie, tak? powiedzieć. Panie Przemysławie, pan się zastanowi Tak. poważnie nad zmianą kierunku. To jest bez sensu. To całe prawo, które się pan zajmuje. Nie ma czegoś takiego jak prawo. Prawo to jest. Prawo jest tak, jak my je rozumiemy, tak? Tak powiedział Chyżyruj. I koniec, kropka. No. Tak powiedział, no niestety. Co pan No się niestety będzie prawo uczył? Po co? Po co? Powiedział Miły jest niestety, pan że. młody człowiek i takie blondynki widział pan? Fajne są na świecie, a pan się będzie zajmował tym i potem się okaże, jeszcze trzech profesorów powoła, tak jak to zrobił. Nie, pana zagaduje. Coś jeszcze? Przepraszam najmocniej. Nie, dziękuję bardzo. Tak tylko chciałem się zapytać orientacyjnie, ale dziękuję bardzo za odpowiedź. Orientacyjnie to jest mniej więcej, bardzo uprzejmie dziękuję, tak jak powiedziałem. No. Została wynajęta agencja detektywistyczna. Tak, poza tymi agencjami ochrony, to stać nas również na te detektywistyczne. I ta agencja detektywistyczna razem z panem ministrem Bodnarem i z tym jego przyjacielem Bilewiczem, to oni szukają podstawy prawnej. No. Jak znajdą, to wtedy na konferencji, no bo na pewno zwołają, żeby się pochwalić, tak? Powiedzą o tym, jaka jest ta podstawa już. A na razie to jest tak, że ja się poważnie zastanawiał, jakbym studiował prawo, gdybym był na pana miejscu i miał właśnie takie 20 parę lat, jak pan, czy warto. A propos edukacji, proszę państwa, Barbara Nowacka, pani ministra Ministerstwa Edukacji, powiedziała dzisiaj w Radio Z, że dzięki likwidacji prac domowych dzieci będą mądrzejsze oraz że dzieci muszą mieć wolny czas. Wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, czy prac domowych jest dużo, mało, czy nie ma wcale, nie zmienia to kompetencji osoby, która kończy szkołę. Dzieci muszą mieć trochę czasu na odpoczynek. Tak mówiła pani Barbara Nowacka, powtarzam, ministra Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tymczasem w Radio Plus wiceministra Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani Katarzyna Lubnauer, mówiła, że młodzież ma wciąż obowiązek uczyć się również poza lekcjami w szkole, korzystając z podręczników
elektronicznych, a kiedy prowadzący tę rozmowę dziennika zwrócił uwagę, że młodzież miała w domu odpoczywać, to pani wiceministra odpowiedziała, że już w tej chwili w rozporządzeniu jest zapis dotyczący tego, że szkoła ma obowiązek zapewnić miejsce do zostawiania podręczników. I teraz, żeby młodzież mogła zostawiać podręczniki, to musi być ich odpowiednik elektroniczny. Dziennikarz Radia Plus dopytał, dlaczego uczniowie muszą mieć odpowiedniki elektroniczne? Po to, żeby młodzież mogła się uczyć w domu. Wyjaśniła Głąbowi, przepraszam, no ale to już po prostu, no, puszcza mi, bo nie wytrzymuje. Pani wiceministra, przecież w domu młodzież ma się nie uczyć, zwrócił uwagę prowadzący program, odnosząc się do tego najnowszego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej, o którym tyle mówi pani ministra Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na co pani wiceministra odpowiedziała: nie, bo nie ma mieć obowiązkowych pisemnych prac domowych, a nie ma mowy, że ma się nie uczyć. W domu w dalszym ciągu będziemy się uczyć. Tak, ja was bardzo uprzejmie proszę, ja uchłonę. Pokażcie, jak to wyglądało, że ja tego nie wymyśliłem. No. Tak było, tak mówiła. Już w tej chwili w rozporządzeniu jest zapis dotyczący tego, że szkoła ma obowiązek zapewnić miejsce, to jeszcze zresztą z czasów pani minister Szumilas, miejsce do zostawienia podręczników. I teraz, żeby mogła zostawić podręczniki młodzież, to musi być ich odpowiednik elektroniczny. W rozporządzeniu, które obowiązuje dlaczego? Dotyczące... Dlaczego musi być odpowiednik elektroniczny, żeby mogła zostawić młodzież podręczniki w szkole? No po to, żeby mogła się uczyć w domu. Żeby przecież mogła... w domu ma się nie uczyć młodzież. Nie, pani ma nie mieć pisemnych, obowiązkowych prac domowych, okay. A nie jest mowa, że ma się nie uczyć. W domu w dalszym ciągu będziemy się uczyć. Jak już jesteśmy przy dzieciach. W gdańskim sądzie ruszył proces Piotra K., byłego wiceprezydenta miasta oskarżonego o seksualne wykorzystanie małoletniego. Były zastępca Pawła Adamowicza i następnie Aleksandr Dulkiewicz nie przyszedł na rozprawę. Grozi mu do 5 lat więzienia. Proces Piotra K. rozpoczął się przed Sądem Rejonowym Gdańsk Północ. Z uwagi na charakter przestępstwa odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Jak powiedział po zakończeniu rozprawy sędzia Janusz Sternalski z Sądu Rejonowego Gdańsk Północ, podczas rozprawy odczytał wyjaśnienia podejrzanego oraz obejrzał nagranie wideo z zeznań pokrzywdzonego małoletniego oraz odczytał zeznania małoletniego. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez K. złożył do prokuratury zastępca prezydenta Gdańska w 2021 roku. Jak podała prokuratura, w chwili czynu oskarżony nie pełnił już funkcji w Urzędzie Miasta. Oskarżony złożył dymisję ze stanowiska w magistracie rok wcześniej, w 2020 roku. Adwokat Piotra K., Roman Nowosielski, powiedział przed wejściem na salę, że z uwagi na charakter sprawy on musi milczeć. Nie mogę nic powiedzieć ani ujawniać jakichkolwiek szczegółów sprawy. Tak się zastrzegł przed wejściem na salę pan mecenas Nowosielski. Przed 3 tygodniami pan mecenas podkreślił, że jego klient nie dopuścił się czynu objętego tym aktem oskarżenia. Piotra K. prokuratura oskarżyła o seksualne wykorzystanie zależności wobec małoletniego z artykułu 199 paragraf 3 kodeksu karnego, dotyczącego przestępstwa doprowadzenia małoletniego do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, nadużywając zaufania lub udzielając mu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Za to przestępstwo właśnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura, no i sąd też nie ujawnia wieku tego małoletniego, nie ujawnia wieku tej osoby pokrzywdzonej. Jak mówiłem, sam oskarżony nie stawił się na rozprawę. Z uwagi na charakter tego przestępstwa ta rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Jawny będzie jedynie wyrok. Moim zdaniem, no przepraszam, oczywiście, że uniewinnię, bo przecież to jest zastępca Adamowicza i Dulkiewicz. No muszą uniewinnić. No. Ale to potrwa. To potrwa, bo mamy wolne sądy. Pan Szymon z Opolszczyzny jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Z Nysy, konkretnie z Nysy. O, witam Państwa. Tak, witam Państwa serdecznie. Ja właściwie dzwonię z małą podpowiedzią. Już od jakiegoś czasu chciałem zadzwonić, ale nie udało mi się.
Jestem medykiem i byłem bardzo zdziwiony, właściwie jestem zdziwiony, szczerze jestem zdziwiony, że jak można było dopuścić do przymusowego wkładania sondy bez narkozy. Znaczy, jak człowiek idzie na zabieg operacyjny, to każdego człowieka, którego się chce zaintubować, nie trzeba uśpić po prostu, no, dać mu narkozę. Nie? I wtedy się go intubuje, czy tam przez nos, czy przez usta, czy tam jakiś inaczej. No, w każdym bądź razie jest to dla mnie niepodważalny dowód, że nie zrobiono tego właśnie dlatego, że chciano się znęcać nad tym człowiekiem. Że znęcano się, jawnie się znęcano nad panem ministrem Kamińskim, no bo gdyby chciano go naprawdę dożywić i przymusowo dokarmić, no to po prostu cywilizacyjnie uśpiłoby się go, tak, podało mu się narkozę, tak jak przed każdym zabiegiem operacyjnym, no i nie trzeba byłoby go przywiązywać. To nawet dla bezpieczeństwa tych strażników więziennych, ja też pracuję ze służbą więzienną, bo jestem medykiem przy służbie więziennej, znaczy przychodzą do nas, do przychodni ci strażnicy z więzienia, więc no to dla ich bezpieczeństwa, żeby ten deliksant, który zostaje przypięty, nie machał rękami, czy nie zachowywał się w jakiś sposób niebezpiecznie, to dlaczego go nie... I też nie wiem, dlaczego media tego nie podejmują, nie? Czemu tego się nie mówi głośno i wyraźnie, że to jest jakby niepodważalny dowód na to, że się nad tym człowiekiem po prostu znęcano. Tam wpadło 6 zbirów, z tego co mówił pan poseł Mariusz Kamiński, którzy go przywiązali do łóżka. Ja rozumiem, że pan odpowiada na te tak zwane argumenty, jakie w tej sprawie wysuwa na przykład były minister zdrowia, pan poseł Arłukowicz, który mówi, że no ale przecież tak się dokarmia dzieci, agent, które nie mogą... Były minister zdrowia, agent z programu z TVN Agent. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. No ja pamiętam, ale to ja pamiętliwy jestem. Ale panie Szymonie, jakby pan to rozstrzygnął we własnym sumieniu, to co mówi w tej sprawie pan były minister zdrowia Arłukowicz, że tak się dokarmia dzieci, że to i to jest według niego koronny argument, że to w związku z tym nie miało znamion żadnych tortur. No, ja nie wiem, czy się tak dokarmia dzieci. Na pewno wiem, że jest to niecywilizowane. No, niech mi pokaże, ile on dzieci dokarmił w ten sposób. To niech pokaże, ile takim dzieciom robił i z imienia, z nazwiska pokaże te dzieci, które były przez niego tak dokarmiane. No bo jeśli były, to niech pokaże, jak one się czują, albo jak się rodzice czuli tych dzieci, które on tak dokarmiał. No, jest jeszcze jedna rzecz, że to jest co innego, kiedy to jest tego typu zabieg wobec dzieciaka, który jest w takiej, a nie innej sytuacji, a zupełnie czym innym jest to w momencie, kiedy to było tak zastosowane wobec Kamińskiego, jak było. Bardzo uprzejmie dziękuję, czas nam się skończył. Koniecznie proszę ode mnie pozdrowić całą Nysę, bo ja ją bardzo kocham nad życie. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że zapraszam na spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem, a oni do mnie krzyczą, że nie ma Kożuszka. No, wczoraj był i dzisiaj nie będzie. No. Ale będzie, coś tam będzie, no bo przecież to jest Republika, to oni są przygotowani na każdą możliwą ewentualność. Bardzo mi przykro, że nie mogę państwa zaprosić na spotkanie z Maćkiem i w związku z tym jutro zrobię to tym bardziej. Uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Proszę pozostać z Republiką.